Cześć wszystkim. Lecimy z kolejnym filmem z cyklu poradników, który będziemy realizować na bieżąco. Przygotowałem iPhone'a 6S. Jest to telefon klienta, 16 GB wersja. Zechciał powiększyć pamięć, jest taka możliwość, realizujemy takie usługi. Umówiliśmy się na kość 128 GB. Odpalimy sobie tutaj dla potwierdzenia wersji. Mamy tu, nie wiem czy będzie to dobrze widać, jest 16 giga. Chcemy z tego zrobić 128. Wymaga to wymiana kości na inną, przeprogramowania też jej, czyli odczytania zawartości ze starego telefonu i wczytania tych danych do telefonu, do pamięci nowej. Jest to numer seryjny i adresy Wi-Fi i Bluetooth. Bez tego telefon nie przejdzie aktywacji. Zresztą wszystko pokażę po kolei. Zajmiemy się rozebraniem go. Odpięta bateria, możemy odpinać resztę. Telefon jest rozkręcony, żeby zaoszczędzić troszeczkę czasu, gdyż może zejść dłużej z wylutem kości i z wyczyszczeniem płyty. Chciałbym, żeby te filmy były krótsze i żeby się nie rozwlekały. Ok, mamy płytę, to sobie odłożymy na bok. Płyta do iPhone'a 6s. Z drugiej strony mamy pamięć. Tu mam przygotowaną pamięć drugą. Jest to wersja 128 GB. I w tej chwili musimy wylutować starą pamięć, wyczyścić płytę, zgrać programatorem, który sobie tutaj leży, zgrać programatorem dane z tej starej kości, wprogramować w nową kość i wlutować nową kość w płytę, odtworzyć oprogramowanie iTunesem i powinniśmy mieć wtedy wersję 128 GB iPhone'a 6. Także zajmiemy się wylutem starej kości. Włożymy sobie ją w trzymadełko, żeby nam nie uciekła. Odpalimy mikroskop. Ok. Całkiem nieźle to wygląda. Zajmiemy się w tej chwili wyczyszczeniem trochę. Pamięć w tych iPhone'ach jest klejona klejem i od zewnątrz i pod spodu, także trzeba tego kleju się w miarę możliwości pozbyć. Użyjemy do tego gorącego powietrza i skalpela. No i tu już tak naprawdę najbardziej pracochłonna część całej operacji. Klej puszcza tylko na ciepło. Także troszeczkę się naskrobiemy. Zobaczymy, ile zejdzie, w razie czego po prostu przyspieszę ten moment. Ważne jest dobre zdjęcie tego kleju z brzegów, gdyż są tutaj rezystory i kondensatory, które są potrzebne. Lepiej się ich nie pozbywać. Chociaż w celu zdjęcia kości ja sobie zawsze dwa zdejmuję. Łatwiej wtedy mi wjechać taką packą, żeby tą kość odkleić.
Tak jak wspominałem, jest ona klejona. Jest ona klejona od spodu, także to nie jest tak hopsiów, żeby ją zdjąć. Skalpel też już swoje przeszedł. Delikatnie, żeby tutaj nadruszyć klej. Też nie możemy zbyt mocno tym skalpelem tu wjeżdżać, żeby nie polecieć po płycie. Na pewno odbudowa ścieżek tutaj przerwanych skalpelem byłaby problematyczna. Tak jak mówię, ja sobie pozbędę się tych dwóch kondensatorów. Będzie mi łatwiej zdjąć pamięć. Ja sobie potem wlutuję je z powrotem. O, proszę. Ok. Zwiększamy temperaturę i spróbujemy teraz tą kość zdjąć. Delikatnie, o proszę, delikatnie się udało. Wygląda na to, że poszło to nawet sprawniej niż sądziłem. Proszę bardzo, stara kość, płyta. Korzystając z tego, że płyta jest ciepła i nagrzana, pozwolę sobie oczyścić ją z pozostałości kleju. Ułatwi to nam lutowanie nowej kości. Spotkałem się z płytami, gdzie ten klej był w ogóle nieczyszczony. Pamięć była wlutowana nowa i nie działało to. Czyli ktoś zaczął dobrze, ale skończył raczej nie tak, jak powinien. Wystarczyło wtedy po prostu zdjąć kość, tak naprawdę wyczyścić płytę, przygotować do wlutu i nowa, ta sama kość, która była wlutowana, siadła już poprawnie. Także bardzo ważne jest też poprawne wykonanie usługi. Tu z niektórymi rzeczami nie ma coś na skróty. Trzeba to wyczyścić. Jest to troszeczkę monotonne, ale da się to zrobić. Jeszcze jakaś doza cierpliwości jest potrzebna przy tej pracy. Okej, nie jest źle. Całkiem nieźle to wyszło. Wyczyścimy to teraz plecionką. Reszta kleju powinna zejść.
reszta kleju powinna już zejść i tak naprawdę większość pracy już będziemy mieli za sobą. Delikatnie też, żeby nie uszkodzić solder maski. Okej. Wyczyścimy teraz trochę. Gdzieś tu miałem taką śmieszną ściereczkę. Okay, wygląda całkiem fajnie. Możemy się jeszcze delikatnie pokusić o gdzieś tam resztek kleju usunięcie, aczkolwiek już w tym stanie nie powinno to sprawiać jakichś większych problemów przy lutowaniu, ale dla świętego spokoju, żeby się nie okazało, że gdzieś ta pamięć jest w jakimś miejscu wyżej. Troszeczkę jeszcze to oczyścimy. Trzeba być ostrożnym przy tym. Można uszkodzić maskę na płycie i trzeba by to potem wybudowywać. Poświęcając chwilę dłużej, żeby to zrobić dokładnie i można uniknąć pewnych jakichś niepotrzebnych potem napraw. Wydaje mi się, że jest wystarczająco. Ok. Zostawiamy to tak jak jest. Odkładamy sobie to na bok. Gdzieś zgubiłem kość. O, jest tutaj. Ok, mamy kość, którą wylutowaliśmy. Musimy teraz wyczyścić pola. Klej, który jest na tej kości. Żeby nam dobrze to usiadło w programatorze. Wystarczy delikatnie przejechać plecionką. Klej powinien zejść. I powinien nam odsłonić pola, tak żeby kontakt w programatorze był odpowiedni. Też trzeba robić to uważnie, żeby po pierwsze też nie zdrapać tutaj maski z układu, albo też nie przegrzać go. Byłoby to problematyczne z tego względu, że jeśli utracimy informacje, które są na tej karcie, na tej pamięci, będziemy mieli problem z aktywacją urządzenia, czyli tak naprawdę w tej chwili możemy wlutować nawet pustą kość bez programowania i telefon nam się normalnie odtworzy, zainstaluje programowanie, odpali. Tylko niestety nie przejdziemy procesu aktywacji i co za tym idzie, nie będziemy mogli używać telefonu. Ok, kość jest wyczyszczona, przygotowana do odczytu przez programator. Postaram się tutaj to w miarę dobrze pokazać. Odpalimy sobie, przesuniemy sobie do program. I tak, możecie teraz posłuchać. Trochę
skin. Może tak, żeby było tego widać. Dobra, wsadzamy kość. Okej. Wybierzemy sobie jeszcze tutaj. I odczytujemy. Zawartość kości mamy, jest 16 giga. Robimy odczyt. Zapisujemy. Okej. Kość mamy zbakupowaną. Bierzemy nową kość. 128 giga. Wsadzamy ją w programator. Jakby mógł w niego trafić, dobrze? Chińczyk w środku robi robotę. Zaczyna odczytywać. Nie mam żadnego pojęcia, co mówi czasami. Okej. Ta kość jest pusta. Powinna być, bo ją wczoraj odczytałem. Tutaj gdzieś chyba problem z kablem mamy. Wybierzemy teraz poprzedni plik, aktualizujemy, powinno złapać, odczytało. Teraz to ze starej kości rzeczy zostały wprogramowane w nową. Jeszcze odblokujemy Wi-Fi. W 6S-ach i w górę 7-ki układ Wi-Fi jest sparowany z NANDem, adresy się muszą zgadzać i jeśli tego nie zrobimy, to nie będzie nam działało Wi-Fi. Ok, powinny być dane w kości. Na tym kończymy tutaj temat programowania. Czyli mamy kostkę zaprogramowaną danymi ze starej kości klienta. I teraz zajmiemy się wlutem nowej kości, nowej starej, większej kości w płytę. Kość już zakulowałem, są położone na niej kulki. Zaraz to pokażę pod mikroskopem. Także kość jest już zakulowana. I przechodzimy do wlutu. Przechodzimy do wlutu układu. Trochę topnika. Wrzucamy kość. Pozycjonujemy ją. I możemy ją wlutować. Kość jest duża ze względu na to też, że przestrzenie między odległości między kulami są duże. Tutaj ciężko jest, żeby gdzieś nam się ten układ przesunął i źle wlutował. Może ewentualnie się nie dolutować, jeśli temperatura będzie nieodpowiednia. O, już powinien nam siedzieć. I kość została wlutowana. Damy mu chwilę. Damy mu chwilę, żeby trochę przestykła.
Proszę bardzo. Tak wygląda zmodyfikowana płyta główna do iPhone'a 6S. Z kości 16 giga na 128. Czyli mamy mocniejszą, większą wersję ze starej. Ok, wsadzimy teraz płytę do korpusu i ze względu na to, że kość była wyczyszczona, niestety danych nie będzie. Niestety danych nie będzie. Trzeba odtworzyć soft. Odtworzyć soft przez iTunesa i powinno wszystko zagrać tak jak trzeba. Wepniemy najpotrzebniejsze tylko rzeczy. Wcześniej aktywacja w tych urządzeniach była dużo prostsza, bo wystarczyło tak naprawdę, żeby się zgadzał numer seryjny i puszczało, aczkolwiek po bodajże iOSie 11 Apple zmieniło politykę, że tak powiem, aktywacji i to tak już nie działa. Ok, wpięta bateria, odpalam go, on w tym momencie nam się nie odpali. W sensie odpalił się, ale jest w trybie awaryjnym. Podepniemy go pod komputer. Powinien nam się odpalić iTunes. Przesunę go tutaj. O. Jest iTunes, jeszcze raz to zrobimy. Wpinam go. Widzi go, aczkolwiek jest. Jest w trybie awaryjnym. Musimy odtworzyć oprogramowanie. Jak najbardziej to robimy. Fajna sprawa, fajna opcja dla ludzi, którzy nie chcą zmieniać sprzętu, bo nie widzą sensu w tym, żeby teraz kupować kolejnego iPhone'a z większą pamięcią i trzeba się zastanawiać, co zrobić ze starym, trzeba go sprzedać, może się sprzeda, może się nie sprzeda. A jeśli jest wystarczający parametrowo i na przykład ktoś takiego 6S lubi i nie chce zmieniać na 7 czy 8, bo po prostu nie widzi takiego sensu, a ta pamięć jednak 16 GB, no powiedzmy sobie szczerze, jest, no jest biedna. Jest biedna, te 32-64 już zdecydowanie lepiej działa. W sensie, jeśli chodzi o pojemność, ilość zdjęć i innych informacji, które można w nim przechowywać. Oczywiście jest cloud, można sobie wykupić za parę złotych 200 giga nawet przestrzeni dyskowej, no ale też niektórzy chcą mieć bezpośredni dostęp z pamięci telefonu, no, która jest szybsza, nie zawsze każdy ma dostęp do internetu i wtedy takich zdjęć z wcześniejszych nie przejrzymy bez dostępu, jeśli są na cloudzie wszystkie. Na telefonie są, wyświetlają się tylko jako miniatury w niskiej jakości. Ok, już tutaj kończę. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to powinien nam tutaj się zaświecić i będzie chciał odtworzyć to oprogramowanie. Wygląda to dobrze. Chociaż ten kabel jest problematyczny trochę. Czasami nam psikusa zrobił, ale może dzisiaj się wszystko uda. Ok, mały sukces, idzie. To już jest dobry znak. Gdyby był jakiś problem z pamięcią, z lutowaniem pamięci, prawdopodobnie już by nam wyrzucił tutaj błąd 4013, 4014, jeśli miałby problem z komunikacją z tą pamięcią. Tu do programowania tych 6S-ów, 7-ek używamy tego programatora.
tu sobie leży programator, skorzystam z okazji, żeby pokazać do szóstek, 5S-ów, do iPadów też. A tu mamy kupiony programator do 8 i X-ów. No, jeszcze nie ukrywam, nie mieliśmy okazji go użyć. Mamy płytę do X-a, którą będziemy chcieli się pobawić. Zobaczymy. Trzeba tylko znaleźć trochę czasu na to jeszcze. Ok, pierwszy etap przeszedł, odtwarzanie programowania iPhone'a, widzę, że się tutaj zakończa. On sobie to jeszcze zweryfikuje i będzie odtwarzał programowanie sprzętowe. Wydaje mi się, że powinno już dojść do końca. Jeszcze klient prosił o zmianę baterii. Jeśli stara jest w słabej kondycji, sprawdzałem wcześniej około 80 paru procent, także raczej bateria kwalifikuje się do wymiany, ale to tym się zajmiemy, jak odtworzenie będzie poprawne i gdzieś nam się ten telefon zakomunikuje z pamięcią 128 GB. Przez chwilę był pomysł, żeby w ogóle zaprogramować pamięć 256-gigową. Mamy taką. Ale chyba zostawimy ją do wyższych celów. Chociaż fajny taki upgrade z 16 na 256 giga iPhone 6S. Okej, już jest bliżej niż dalej, żeby tu nie zapeszyć z końcówka. Sprawdza odtworzenie sprzętowe i jak dobrze pójdzie, za kilka chwil powinniśmy mieć ekran powitalny. Dobra, jest ok. Przed programowaniem pozwoliłem sobie wyłączyć Find My iPhone funkcję, żeby tutaj nam cloud nie wskoczył. Dostaliśmy dane od klienta, także mogliśmy to zrobić. Powinniśmy go po prostu odtworzyć i zaaktywować jako nowy telefon. Powinien być odpięty od chmury. Tutaj mogę sobie go... wziąć, zobaczymy. Odpalić, jeszcze tu będzie pasek. Przy pierwszym odtworzeniu. Czekamy cierpliwie. Trzeba być cierpliwym. Mamy czas. Ok, coś się zaczęło dziać. Telefon odpalił. Komputer go widzi. Zobaczymy, czy będzie chciał się aktywować. Jeśli gdzieś by to programowanie nam nie wyszło, możliwe, że się nie będzie chciał aktywować. Wydaje mi się, że nie powinno być tego problemu. Konfigurujemy jako nowego iPhone'a. O proszę, i mamy już, no wiadomo, że tutaj pokazuje trochę mniej, ale kość 128 giga. Zdecydowanie się to troszeczkę powiększyło, zresztą tutaj jest info, jaki to jest iPhone. Fajnie. On nam jeszcze tutaj się... jeszcze myśli. No włącz. Okej. Posłuchał, wita nas, chyba możemy sobie to przelecieć, proszę bardzo, zaaktywował się, nie ma żadnego problemu,
Nie będziemy tutaj ustawiać żadnego kodu. Setup as new iPhone. Odpalamy. Tutaj przelatujemy dalej, nie będziemy z Siri gadać. Proszę, udało się, tak? Telefon jest odpalony, zaaktywowany. Zmienimy potem język, ale jest tutaj. Mamy, proszę Was bardzo, 128 giga. Także operacja udana. Przelecimy sobie szybciutko jeszcze do baterii, zobaczymy tą baterię. O, tu pokazuje 92, wcześniej pokazywało 80. Nie wiem, czy będziemy wymieniać tą baterię w takim wypadku. Zawsze nowa to nowa, jednak gdzieś ten 10% spadek wydajności może być widoczny. Pokusimy, wymienimy tą baterię. Wymienimy jednak, jeśli klient nie będzie chciał jej wymienić, uzna, że niepotrzebnie, to włożymy ją z powrotem. Tu przy okazji zobaczycie, jak wygląda wymiana baterii w iPhone'ie. Czyli tak, odpinamy wpierw zasilanie. Pyk. I odpinamy resztę sprzętu. No, w sumie to nie ma takiej potrzeby tutaj. Żeby łatwiej nam było wyjąć baterię, wypada tutaj odkręcić wibrację. Na końcu baterii są paski. Trzeba je tutaj postarać się delikatnie wyjąć. I jeśli wszystko pójdzie dobrze, to powinny też na łatwo się wysunąć spod baterii. Nie ukrywam, że byłoby to przyjemne. No niestety w tym wypadku nie chcę to. To jest właśnie problem. To są one czasami schodzą, czasami nie schodzą. Zależy jak chcę. One powinny wyjść. Że jak się przyklejam, o ten chyba chce troszeczkę bardziej z nami współpracować. Postaram się go wygrzebać jeszcze tamtego. Zresztą może uda nam się ją wykleić z jednym stripem wyjętym. Gdyby udało mi się tutaj dostać do tego stripa, który mi się urwał czymś plastikowym, jest szansa, że się do niego dobiorę i go jeszcze go wyciągnę. Się zaplątał. Chyba się uda go nawinąć. Ups, chyba nie bardzo. Tak wydaje, że to jest wszystko takie proste, aczkolwiek czasami się trzeba tutaj nagimnastykować, żeby coś zrobić. Może i na ciepło byłoby trochę prościej. Wydaje mi się, że chyba uda się go wyciągnąć. Sposobem, bo sposobem, ale odejdzie. Ok. O, pach. Dobra, mamy wyjętą starą baterię. Nie jest zniszczona w żaden sposób. Odkładam ją na bok, gdyby jednak trzeba było włożyć ją z powrotem. Mamy nową baterię. Zamiennik. Zamiennik, bo takich baterii używamy. Tak jak
80% innych serwisów. Klient oczywiście został poinformowany o tym, że takie baterie są wsadzane. Czy są gorsze od normalnych? Wiadomo, oryginał to oryginał, zawsze oryginał jest oryginałem, to nie ma nawet dyskusji. Niestety poza autoryzowanymi serwisami nie ma możliwości dostania oryginalnych baterii, także no, każdy wsadza takie, jakie są. Tu odnosząc się do głupiego filmu, który gdzieś tam w tym internecie funkcjonuje, autora, nie będę wypowiadał jego nazwiska, bo szkoda po prostu sobie psuć nerwów na to. Gdzieś pokazuje telefon, w którym jest nasza plomba, napuchnięta bateria i zmieniony dok bodajże. Odnosiliśmy się do tego filmu, autor niestety te komentarze usuwa, także każdy myśli, że po prostu my o tym nie wiemy, niestety wiemy. Nie mamy możliwości za bardzo się wypowiedzieć i to, co tłumaczę osobom na Facebooku, które do nas piszą: o, to wasza robota, spartoliliście to, co na to powiecie, pięknie, tak? Jesteście partaczami. Tłumaczę. Ostatni raz i więcej nie będę tego tłumaczył. To, że gdzieś jest nasza plomba, to nie znaczy, że wszystko w tym telefonie my zrobiliśmy. Zajmujemy się naprawami płyt głównych w iPhonie, tak jak widzieliście w tym filmie. Zmieniliśmy pamięć, tak? To, że tu wymieniamy akurat baterię, taka była wola klienta. W większości przypadków tego nie robimy. Specjalnie przygotowałem się. W 2018 roku przez nasz serwis przeszło 900 sztuk iPhone'ów. W około 30 zmieniliśmy baterię, bo tyle mamy baterii zamówionych w tym roku. Także pomyślcie sobie, jaki jest odsetek wymienianych przez nas baterii, czy doków ładowania, czy jakichś bzdurnych taśm. Nie robimy tego. Większość telefonów, jakie dostajemy, dostajemy po kilku serwisach z adnotacją: powiedzieli mi, że się nie da naprawić i że trzeba kupić nowy telefon. My ten telefon ożywiamy, a to, że tam jest nabzdurzone w środku, nie mamy na to wpływu. Nie będziemy tworzyć nowego telefonu w środku. Dostajemy telefon w różnym stanie, z różnymi bateriami, z jakimiś tam różnymi nabrudzonymi rzeczami. Trudno, tak? My zajmujemy się tym, na co przyszedł ten telefon. Uszkodzona płyta główna. Naprawiamy płytę główną, plombujemy. Czemu plombujemy? Żeby potem jakiś Janusz nie otworzył tego, nie zaczął tam grzebać, a potem powiedział: hej, robiłem telefon miesiąc temu, ale już nie działa, przyjmijcie mi go na gwarancję. Nie, właśnie nie, dlatego kleimy plombę. To, że nakleiliśmy plombę w tym bzdurnym telefonie, który gdzieś tam na YouTubie pokazuje, to nie znaczy, że my w ogóle wymienialiśmy baterię. I to też wychodzi, że włożyliśmy baterię napuchniętą, włożyliśmy jakiś chiński dok. Tak jak wszystkie doki są chińskie, bo te oryginalne też są z Chin, z tych samych fabryk. Tak samo jak baterie też są produkowane przez te same fabryki. I nagle po prostu fala hejtu się wylała na nas, czego my to nie zrobiliśmy z tym telefonem. To jest po prostu niepojęte. Męczy mnie odpowiadanie 13-latkom na Facebooku. Trudno, no widocznie tak to musi być. I niestety profesjonalne filmy nie mają takiej siły przebicia, jak filmy robione po prostu dla gimbazy. Okej, mamy tą baterię, mamy stripy, których używamy, tak, nie szkoda nam 4 zł, bo nawet kupujemy je, milion ich kupujemy od Chińczyków, nie po 4 zł, tylko po jakieś 10 groszy dla potomnych, także nie szkoda nam. Przyklejamy, to wygląda tak, proszę bardzo. Stripy. Możemy też zawsze... Dolejemy tutaj. O, żeby się lepiej trzymało. Boże. Porażka po prostu. Porażka. Okej, mamy stripowaną baterię. Wkładamy. A nie, przykleimy sobie wpierw. Może jeszcze przyczepimy z powrotem. Wibracje. Żebyśmy tu ładnie tą baterię spasowali. Wsadzamy baterię. Ok, pasuje. Powinna być naładowana.
wpinamy baterię. Zobaczymy. W każdym razie podsumowując, zanim to się odpali, wymieniliśmy pamięć w iPhone 6, taka jest główne założenie było usługi. 16 giga stara pamięć, leży sobie tutaj. W środku siedzi pamięć 128 giga, powiększona pamięć, telefon rozbudowany. W sumie chyba to najwyższa wersja 6S-a, nie wiem czy tam 256 giga były wersje. Wydaje mi się, że nie. Zobaczymy w ogóle, czy się identyfikuje teraz bateria. Nie wiem, czy to od razu. O jest, proszę bardzo, 100% sprawności baterii. Także wymiana, że tak powiem, myślę, że przyniesie efekt. Zawsze to jest nowa bateria, nie przechadzana, nie używana. No i co więcej? Mam nadzieję, że się podobało. Odnieśliśmy się też do tych głupich zarzutów, które gdzieś tam na internecie w filmie, który ma miliard wyświetleń, funkcjonują. Zazdroszczę tylko, że debilizmem i kretynizmem można po prostu zaistnieć. Szkoda tylko, że ludzie nie doceniają faktycznie profesjonalnej roboty i profesjonalnej pracy. Każdy patrzy teraz przez pryzmat klejonej baterii napuchniętej. Nie patrzy na to, że wymieniamy choćby nawet pamięci w iPhone'ach, gdzie tak naprawdę robi to garstka ludzi w Polsce. Trudno, no widocznie tak to musi być. Taki jest internet. Może to się zmieni. Mam nadzieję, że kolejny film z cyklu napraw jest fajny. Tutaj naprawa troszeczkę taka bardziej skomplikowana. Lajkujcie, subskrybujcie. Nadal prosimy, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć, jakie jeszcze typy napraw. No i będziemy pewnie się widzieć w następnym filmie. Także dzięki, cześć i czołem.